Za 15:03 wypadałoby wyruszać już do tych wietrzychowic. Ale Renata i Duler się grzebią cały czas. Idę ich pogonić. Rowery już dawno przygotowane, już zapakowane dawno, a oni grzebią się. Myślałem, że się gaz w motorku skończył. To by pasowało tutaj, nie? No, ale to jest dopiero pierwsza prawa. No właśnie nie wiem, nie jestem pewien. Siema. Cześć. Wszystko
przyspieszyłam i znowu mnie pod wiatr. Tu jesteś? A! Stop! Przejechaliśmy. Hej, od rakiety silnik. To już nie chyba u mnie. Damskie perfumy mi zapachniały. No co jest? W lewo. Na Lucynowo. No jak zatrzymujemy się tu gdzieś? No dobrze. To są miejsca, których byśmy prawdopodobnie wcale nie zobaczyli, gdyby nie rowery. Tak jest, panie kierownik. Jedziemy, nie jedziemy, a to miało być pod Warszawą. Bo to może nie. Jak tam rentka, samopoczucie? Czemu? To nie wiem, albo pogoda, albo... Ale nie, tak to fajnie. A ty to nagrywasz, czy tak dla siebie? Tak nagrywam. Jak dla kamer. Ale tam jaka chmura przed nami. No jakieś ciężki co oni wieźli? Jaki mieli kluzek fajny. Dziewczo pole. Dobre. Tak. No wiem, znaczy oni nie mają może wylewu, tylko po prostu oni są bardzo zdziwieni. Aż wylew. Co oni mają na głowie, nie? Tak, następny sklep. Thank you.
prawie jesteśmy. Już powinniśmy być. No wiem. Prawem chroniony. Zakaz chodzenia po grobowcach. No to wiadomo. Znajdujemy się w Wietrzychowicach, gdzie umiejscowione są grobowce, w których pochowani są osadnicy, którzy mieszkali tu przed 5000 lat. Jeżeli chodzi o te grobowce, zbadano, że według hierarchii chowano w tych grobowcach ludzi. W najszerszej części chowano najważniejsze osoby, czyli tak jakby wodzów, przywódców. Tu jest bardzo wąski. Następnie rozszerza się coraz bardziej. Można powiedzieć, że są to takie nasze polskie piramidy. Grobowce obłożone są z każdej strony kamieniami. Kamienie też są ułożone od najmniejszych do największych praktycznie. Tych grobowców jest tutaj, jak widzę, kilka. Nie wiem, czy wszystkie zdążymy tutaj obejrzeć. Rzucam renikę. No. Nagrać cię ma? No i właśnie w takim oto momencie zostałam sobie tutaj sama. Chłopaków wywiało. Ładna pogoda. Może mniej fajne miejsce. To jest jakiś mały grobowiec. Zobacz. Co tu jest? Chodźcie tutaj! Park kulturowy w Wietrzychowicach koło Izbicy Kujawskiej. Niesamowite miejsce. Na filmie będzie widać grobowce, koło których przejedziemy lub przejdziemy. Może zrobię jakieś screeny, tudzież zdjęcia tych wszystkich tabliczek, żebyście mogli sobie poczytać. Na Facebooku to będzie na pewno udostępnione. Warto tu zajrzeć. Wietrzychowice. Endomondo włączyłem za późno, ale cały czas licznik mój liczy, który został skasowany na podwórko. Ku. I na chwilę obecną mamy 39 km. Jest z nami Renia, która przejechała 39 km. Zjadła góralka. Jak się Renia czujesz? Dobrze, dziękuję. Ale powiedz, dasz radę z powrotem? No mam wyjście. No nie, no ale cieszę się, że pojechałaś. Mhm. Fajne miejsce, ciekawe? Tak. Kulturowe? No już się nagrałam wcześniej. Aha. Tak. Ja też myślę, że bardzo ciekawe miejsce i godne obejrzenia. Dźwięki natury.
Dalej, Niusia. Ja tak się zamyślam czasami. Smutno mi się zrobiło wtedy. Dawaj, korzystamy. I w ten oto sposób dojechaliśmy do hotelu. Sklep spożywczo-przemysłowy. Tak, oto w ten sposób daje się do sklepu. A ty coś chcesz? No co ty? No do jedzenia. Wstępny. Dobra. Co, wybrałaś coś? Co? Wybrałaś coś? No nie. No to nie wiem, co ja mam zabrać. Jakąś muzeum, jak nic nie będzie. Jeszcze taki losów nie będzie. Jesteś marudna. No nic. No co, popcorn możesz, co? To jest coś. Weź sobie, no. No możesz, no to nie możesz, no to nie jest jakiś tam. No i już byś miał. Zdechnę po drodze. Ja tam. Obiecanki to co? Tak, to ma dużo. 3-2. Mówię, jak kręcą, można wdechnąć, żeby tak ładnie. Nie. Ogólnie wszystko mnie denerwuje. Ziemia, powietrze. Do widzenia. Do widzenia. No to trochę posiedzieli w hotelu, nie? Nie wychodź. Nie wychodź. No gdzie wychodzisz? Wyjeżdżamy z hotelu. Zabytkowy był tabliczkowany taki? Bardzo ładny. Tak najczęściej to jest lepiej. To wiesz, że faceci pchają się zawsze tam, skąd wyszli? Kurwa, to ma debila ty. Chciałeś to? Czy ja na tym całym tu? No? Chciałeś tak? Oj, Jezu, cześć! Jezus! Cześć! Czy ja się gdzieś wysikam? Jak nie mamy, to psy. Psy leży, wyłożony, różnaj. A mimo, że się ciężko jechać? Może. No właśnie, to tobie też nie się ciężko. Tobie się należy. Tobie się należy. Zapyskowanie. Nie wrzącisz się. Bo wyjdziesz z kranu. I zaraz gleba będzie. Siema. 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 Rubik. Nie. O. O! Na koło, na lewo? Tak. Tak.
Tak jak mówiłem kilometr temu, następna przerwa dopiero w Brdowie, przy klasztorze. Tak jest. Na który się wskinałem. Wejdziemy sobie tam na molu. Przy klasztorze jest molo. Byłeś kiedyś Moloch? Tam? Molo. Mały pomościk. Jadź, Renatka, jadź! Tam, prosto! Tam! Cały czas prosto. Jedziemy. Zaraz dojedziemy. Zaraz! No dobra. Ała! Kurwa! Co się stało? Oszedł w las ci w dupsko? Tylko, że się pokruszył. I oto on. Ale śpikulec. Kurwa, mam nierówno buty zawiązane. Jeden ciaśniej, drugi luźniej. I to mnie trochę trapi. Nie wiem, czy to widać, ale w oddali jest migające światełko. To właśnie Renio. Tak nas odsadziła. Aby rydowy! To migające światełko nadal jest daleko. Ale ja dzisiaj mam moc, nie? Czemu was tam tutaj nie było? No to... Zobacz, jakby wyglądamy. Czy cię odwaliło? Co? Ile masz energii? Czemu was tak długo nie było? Nie mogliśmy zdążyć. Tak? Czemu wy tak długo tam staliście? Nie staliśmy, cię goniliśmy. Naprawdę? Tak. Tak. Co, jedziemy na nasz przystanek na zakręcie, czy nie? Ja bym bez przystanku pojechał. Yeah! Prawda, Duler nas zapuścił, ale był z nami. Przejechaliśmy prawie 82 km. Niestety znowu dałem ciała z Edmundem. Nie włączyłem na samym początku. Ale powiedz, było fajnie czy nie? Było fajnie. 82 km. Rekord. Nigdy w życiu tyle nie przejechałam, jak przejechałam 30 lat. Rowerem. No, rowerem. Do następnego.